tutaj Agnieszka Szulim, rozmawiałem z nią przed wami, powiedziała, że zazdrościła wam jednego, że byliście tam razem. Byliście parą i ty mogłaś zawsze puścić Radka przede mną na zasadzie, weź to załatw. I to działało w dwie strony. Czy faktycznie gdzieś tam taki teścik wzajemnego polegania na sobie, gdzie jest wasza granica? W ogóle dla nas, oprócz tego, że to była bardzo ciekawa przygoda i ekscytujący wyjazd i piękne widoki, to jeszcze była rewelacyjna podróż przedślubna, bo my naprawdę utwierdziliśmy się w przekonaniu, że to jest dobry wybór i ja sobie nie wyobrażam w ogóle pojechania i podziwiam każdego z uczestników, że ogarnął to bez tej osoby takiej bliskiej. Takiej, wiesz, że możesz się przytulić, wypłakać. Przecież Radzio, ja, wiesz, byłam osobą, która niby się tam bardzo dużo biegała, prawo, w lewo, coś, ale tak naprawdę to emocjonalnie to cały czas był Radzio. To bardzo słodkie i zabawne i takie rozstrzelające, bo z jednej strony Małgosia, wiesz, fighter, osoba, która, tak jak widzieliśmy, biega tu, stara się wchodzić w 100%. Jeżeli było zadanie, to widać było po Małgosi, że angażuje się maksymalnie, ale później miała swoje momenty zwątpienia, miała swoje momenty takiego rozkojarzenia, bo wszystko chciała zrobić naraz, no więc wtedy najczęściej padało, spokojnie Małgosiu. Albo wiosłuj Małgosiu. Albo wiosłuj Małgosiu. Wiesz, śmiałem się, że powiedziałem w tym odcinku parę więcej rzeczy niż tylko spokojnie Małgosiu, natomiast to też było po to, żeby gdzieś ją tak sprowadzić do takiego poziomu uspokojenia, bo widziałem jak, co bardzo mi się podobało i takie było dla mnie, wiesz, z podniesieniem na duchu, jak bardzo Małgosia w to się zaangażowała. A z drugiej strony wiedziałem, że to jest dla niej problem, bo nie jest robokopem, bo jest kobietą, bo jest osobą, która ma no, jednak utrudniony jednak egzystencję w takim programie niż ja jako facet. Dlatego gdzieś starałem się później, żeby, wiesz, pomagać jej oczywiście na każdym kroku. Natomiast coś, co dla mnie było bardzo pozytywne w tym programie, nie ściągaliśmy się w dół. Nawet jeżeli mieliśmy odmienne zdania, to one były na zasadzie, wiesz, nie mów do mnie teraz. ale przy tym pojawialiśmy się czasami naprawdę w bardzo takich purytańskich miejscach, bardzo ubogich, bardzo... Włączał się rycerz taki trochę? Oczywiście, kochanie, ty połóż się na ziemi, ja będę spał na stojąco. Jak Indianie, odpocznę sobie później w biegu, biegnąc twoim plecakiem, którego zresztą nie chciała mi dać. O co miałem pretensje też w jednym z odcinków, ale wiesz co, nie, fajne było to, że nawet jak mieliśmy totalny slams, to nie narzekaliśmy, ale tu jest beznadziejnie, tylko kochanie, Małgonia mówi... I mówi, a ten perfekcyjny domek, to ja tam posprzątam, ja tam coś zrobię i wiesz, i bardziej to na zasadzie w żart staraliśmy się obrócić, żeby też nie odbierać sobie, wiesz, tych ostatnich pokładów wiary w to, że jednak damy radę przespać się w tym miejscu.